Siemaneczko widzowie, witam was w dzisiejszym odcineczku z Planet Destroyers i mamy nowy update, a raczej pierwszy update, więc 30 marca, update pierwszy, trades, mamy nowy świat i 15 leveli. Czy to jest tutaj pokazane? Tak, mamy, dobra. I 64 level maksymalny, okej. Dwie nowe kapsuły, no to związane pewnie z tym światem, nowe jednostki też. Nowe rebirthy, więc chodźmy sobie zobaczyć, czy możemy od razu rebirtha zrobić. Ale coś czuję, że będzie giga drogi. Bilion kasy i milion gemów. Aha, okej. To jest pierwszy rebirth z trzech, a gdzie tam dalej są droższe te rebirthy? Rainbow Machine mamy. O, mamy, dobra, czyli możemy już ze złotych na rainbow ulepszać elegancko. Mamy unit equip upgrade. Aha, ja sobie włączyłem auto next level, bo dodali to też tutaj. Ale to wyłączę na razie. Niech nas tu przyniesie na nową krainę. Zobaczymy, ile będziemy zarabiać z tej krainy. Jest Ice Kraina. Mamy unit equip upgrade. To tutaj pewnie jest. Czy mamy jeszcze jakieś nowe upgrade'y? Easter Capsule and Units. To tutaj są w tym evencie. To zaraz zobaczymy. Trading i trade tokeny. Auto next level. No to właśnie było ustawienie, że automatycznie nas może na nowy level przenosić. Topka nie jest już więcej pay to win. I więcej achievementów i nowy kod. Pokażcie achievementy, a raczej questy. Ale to jest wszystko to samo. To pewnie chodzi o levele tych achievementów i tyle. Total power. Tylko twoje 25 najlepszych jednostek. Okej. No to całkiem spoko. Dobra, włączmy sobie ten auto next level. Bo interesowałoby mnie to bardzo, żeby więcej zarabiać. Chodźmy na tego upgrade'a zobaczyć, ile kosztuje więcej unitów. Tu mamy pod kasy unit equip 500k. Okej. I pod expa by się teraz przydało trochę iść. Nie ukrywam, żeby szybciej wbijać, ale i tak szybko wbijamy. I ten event mamy... Możesz zdobyć kapsuły z szansa, żeby dropnął, kiedy niszczymy planetę. I 120 minut spędzonych w grze. Mamy open 1 albo open all, ale nie mam żadnej kapsuły. Już trochę bossów zniszczyłem. Trochę lipa. No dobra, otwórzmy sobie trzy te kapsułki nowe. Snowman i Ice Spaceship. No, w pału nie ma, jakby 4, więc to usuwam. To już dodaję do auto delete'a. Zobaczmy, może jakiś rare poleci. Jest Frost Spaceship. 900, też lipa. I to chyba będziemy od epika w górę celować, ale to najpierw na tą lepszą kapsułkę, czyli 55 level. Zróbmy sobie spina. Znowu może dostaniemy jakieś boosty fajne. O, boostik na coinsy, no to od razu sobie użyjemy na coinsy i na damage, żeby tu nazbierać więcej kaski. No i co widzowie, ja farmię ten level, tą kasę, te diamenty i zaraz coś pokupujemy nowego i może zdobędę wreszcie jakąś kapsułę nową. 5 jednostek jest w tej kapsule, nice. Dobra widzowie, 55 level już wbity, kapsuł dalej żadnych nie wydropiłem, więc są naprawdę giga rzadkie. No i otwórzmy sobie jakieś 3 jednostki, może coś dobrego poleci. Frost Robot, czyli Epic, plus 1100. Dobra, to już Epic może być. Także, czy ja zdobywam jakąś kasę? Coś tam mi wpada do kieszeni. Ale widzę, że to nie wszystko z tego, co tu wypada na ziemię. Ja sobie teraz jeszcze postoję do 700 milionów. Odpalę potkę na laka. O, nawet dostanę teraz potkę na laka. 56 level. Ale już mają HP te postacie, te planety. I dalej kapsuły nie dostałem. O, 700 milionów jest. Także potka na laka odpalana w tym momencie. I otwieramy sobie za wszystko te kapsułki. Dobra widzowie. Kończy mi się potka. Kasy mi nie ubywa, tylko przybywa. I poprzerabiałem sobie już rzeczy legendy, niestety żadnej nie trafiłem, ale mam już 5 epików na rainbow, więc załóżmy je sobie, po 4400 biją, więc ciekawe jak będą legendy i mityki biły, to musi być mocarne. Ja sobie szybko przerobię tą resztę co mam, żeby po prostu mieć już tego dużo. 123k gemów mamy. I na roboty 2 się udadzą? Udały się 2, dobra. To mamy 7 rainbow robotów. Tu w ogóle jest jakiś coming in update 2 i coming soon, więc ciekawie. Ile mam teraz siły? 54k dopiero. Jak ktoś tu ma 809k, no to ładnie. Żeby być w top 100 trzeba mieć 176k. Dobra, to mi dużo nie brakuje. Jakbym przerobił wszystkie te epiki na rainbow, to może bym udałoby mi się. I mamy jedną kapsułę, niestety za te 20 minut spędzone w grze nie wydropiłem nic więcej, ale otwórzmy. Jest kapsułka i Bunny Sniper, czyli najgorszy ten. 250 tylko,
Ale lipa. Ja myślałem, że chociaż 1K będą miały, to ciekawe jak bardzo to jest OP. I kupmy sobie jakiegoś upgrade'a na expa. Dobra, na expa sobie kupmy. Rebirth 10, że więcej gemów, rebirth 8 na laka. Pistol damage sobie też kupię. I widzowie... No nic więcej nie na farmie chyba jeszcze w tym momencie. No milion gemów to jest mega, mega dużo. Ale to jeszcze za ten czas, jak tu będę se farmił, to spróbuję zdobyć jakąś legendę. I mam nadzieję, że to mi się uda tym razem. Dobra, kończy mi się już podka, więc no niestety jest lipa. Żadnej legendy nie trafiłem. I mam już maksymalny level. I znowu tylko jedną kapsułkę dostałem za 20 minut bycia w grze, więc troszkę naprawdę lipa. Zrobiliśmy questa na 5000 kapsuł. I otwórzmy sobie tą. Carrot Spaceship. Dobra, czyli coś lepszego. 37%. I to ma 500 siły. Naprawdę to gorsze niż ta legenda Squid. Dopiero 150 gemów wyfarmiłem, więc też jest lipa, ale rebirthy pewnie nic za dużo nie zmienią. Więc ja sobie będę zbierał na coinsy i na unitsy. Mam już 2 biliony, więc całkiem ładnie. No i widzowie, niestety to by było na tyle z tego odcineczka. Mamy nowy świat, który już przeszliśmy, nową maszynę. Nowy event i w sumie to tyle. Także jak się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz oraz subika. I widzimy się w następnym odcineczku. Pa, pa.